Hej, hej kochani, tu Aleksandra, czyli wasza mistyczka z takimi wstępnymi założeniami na rok 2022. Jesteśmy tuż po nowiu, a właściwie cały czas jesteśmy w nowiu, bo energia nowiu utrzymuje się do kolejnej pełni księżycowej. Nów w Skorpionie w dniu wczorajszym, 4 listopada i dzisiaj ciąg dalszy. I powiem Wam dlaczego już pytamy o rok 2022. To co macie tutaj w tle, to Alicja z krainy Czarów, czy w krainie Czarów. Dobrze Wam znana. I powiem Wam skąd ona się tutaj ponownie wzięła w kolejnym czytaniu. Opowiadałam Wam w pulsie rzeczywistości na listopad. O tym moim kalendarzu z roku 2019. O pewnych podobieństwach na ok z okładki tego kalendarza y i okładki The Economist. I znowu Alicja. Zakupiona wczoraj w dodatku. To co widzicie przed sobą to jest zakup wczorajszy. Empik teraz proponuje całą taką serię związaną z Alicją. Są podkładki, szklanki, kubeczki, torb, torby, torebeczki i tak dalej. Ale kalendarzy już z Alicją w tym roku nie ma. Natomiast dlaczego w ogóle weszłam do tego Empiku i jak to się ma do tej y, historii y, 2022, bo cała taka historia y, nam się tu za chwilę rozpisze. Ja już ją bardzo mocno Wyczuwam. Wyczuwam ją jako taką wieżę z kart, która się zawala. Zobaczcie. Widzicie? Te karty atakują Alicję. Ona się przed tym broni. To jest domek z kart. To jest wieża z kart, która się zawala. Ktoś zapytał w komentarzach pod pulsem rzeczywistości na listopad, czy mogłaby Pani zaproponować jakiś kalendarz na rok 2022. Ja chyba odpisałam, że to jeszcze za wcześnie, że, że jeszcze nie, bo, bo no nie szukam na razie, jeszcze jestem e, mocno obecna w energii tego roku. I właśnie wczoraj wchodząc do Empiku tak sobie pomyślałam, a zobaczymy, jakie są już kalendarze na rok 2022, ponieważ takie poszukiwanie fantów, ja to, tak to nazywam, Yy, opowiadałam yy, moim kursantom yy, na pierw, w pierwszym etapie yy, kursu Tarota, na pierwszej lekcji, zdaje się, o tym szukaniu fantów. Jak jesteś w strumieniu świadomości, to ruszasz na podbój fantów. Szukasz, rozglądasz się dookoła siebie i znaki i symbole po prostu przychodzą do ciebie podane jak na dło. I tak się stało tym razem. I tak wchodzę do tego empiku i mówię sobie: No, to zobaczymy. Jakie będą tropy roku 2022? Poszukam sobie fantów. No i patadałam kalendarz 2022. Czy pani proponuje? No to Aleksandra proponuje taki oto kalendarz. Również wydawnictwo zielonej sowy. Podob to samo wydawnictwo, które wydało ten kalendarz Alicji z Czarów na rok 2019. Też zielona sowa. Też historia obrazkowa. Widzicie walącą się wieżę z kart. Zobaczcie, co jest w tym kalendarzu na rok 2022. The Tower. Karta tarota numer 16. Wieża. I tu jakaś substancja, trucizna w buteleczce. Pokój hotelowy 116. W ogóle całe to opowiadanie. Zobaczcie karty tarota. Księżyc, gwiazda. Tu akurat w sierpniu całe to opowiadanie, proszę, szklana kula, wróżki, czyli moje energie. No chyba lepiej Aleksandra mogła nie trafić, nie? Rok 2022, walący się domek z kar. to jest raz, pierwszy trop, wieża. No dość krwawo tu widać, bo mamy jakiś taki, w ogóle czerwono, dużo Marsa, nie? Mars, czerwono, walka. Podgrzanie, podgrzanie energii, to się czuję. Tu jakieś trucizny, jakieś walące się wieże. Nie wiem, myślę, że to ważne, ten pokój numer 116. A w ogóle całe opowiadanie, które się tu zawiera w tym kalendarzu, nosi tytuł: Uwaga, uwaga Creepy Hotel. Czyli, wiecie, taki przerażający, dziwne coś hotel. Zaraz Wam powiem. Co jeszcze z hotelem mi się kojarzy? Ten rok 2022 będzie takim hotelem i walącą się wieżą. Tak czuję. Dlaczego hotelem? Śnił mi się trzy dni temu hotel. Nie będę Wam dokładnie opowiadała, tylko powiem to, co było najważniejsze. W tym hotelu mm, byli Niemcy i Polacy, i była szybka ewakuacja. Tak mi się śniło, że Niemcy wyjechali, w pośpiechu opuszczali hotel. To jest, to jest metafora, uwaga. A Polacy zostali i jeszcze jakieś tam mniejszości. I w tym hotelu był pozostawiony tak zwany szwedzki bufet z jedzeniem. Ale kucharzy i obsługi gastronomicznej też nie było, bo wszyscy uciekli. Także zostaliśmy sami z tym szwedzkim bufetem. W, w tyle głowy miałam tylko taki powiedziane, taki głos, usłyszałam, że, że po prostu mm, ten szwedzki bufet też ma jakiś taki. Ograniczoną, powiedzmy, yy, yy, pojemność, tak? Na długo nie wystarczy. Yy, było tam jeszcze wiele innych wątków, o, którym wam, o których wam opowiadać nie będę, to już są dla mojej tylko wiadomości wyłącznie. I, i hotel. A tytuł yy, proszę, kalendarz 2022. A tytuł tej yy, całej opowiastki. Jak widzicie. O, tu jeszcze jakiś. Wóz policyjny mi mignął. Policja, proszę bardzo. Creepy hotel. I powiem wam, czym jest hotel w snach. Bo to nie jest stricte hotel. W snach i wizjach hotel oznacza świat duchowy świat ducha. Jedni z tego świata będą uciekać, ci Niemcy to też jest symbol, pewien, i ci Polacy, którzy w tym hotelu zostają. Hotel jest światem duchowym, światem mistycznym. W tarocie Apokalipsy yy, jest też taka wzmianka o hotelu. Yy, autorka kart pani Magdalena Waliluk. Właśnie opisuje swój sen o hotelu, i też tam w hotelu jest, jest pokazany świat ducha, świat duchowy, jest właśnie hotelem. I tam są takie karykaturalne postaci, że na przykład karły, takie pomniejszone, mniejsze istotki, to są te istoty diabie, diabelskie, piekielne. One w astalu są pomniejszone, pomniejszone, zawsze są wykrzywione, takie brzydkie, pomniejszone. Y i sporo takich odniesień tutaj znajduję. Tak wyczuwam tę energię w tej czerwieni, właśnie w czerwieni Marsa. I tu jakaś wieża się wali. Jeszcze jak, na jakie inne tropy tutaj natrafiłam? Pokażę Wam. Że ta Alicja z krainy czarów, ta waląca się wieża, wciąż aktualna. Zakupiłam jeszcze taki, taki malutki przedmiocik do okularów. To jest jeszcze taka chusteczka. Do przecierania szkieł. I tu mamy ucztę. Pokazana jest Alicja. Z królikiem siedzi i z szalonym kapelusznikiem. Wygląda to jak taka: tak słyszę teraz, ostatnia wieczerza. To mamy drugi fant, bo mówię, ja zbieram fanty, nie? Jak się jakiś rok zaczyna, albo przychodzi nowe wydarzenie, to ja fanty zbieram. No to uzbierałam ten domek z kart, który się wali. Kalendarz 2022, przypominam, też z się wieżą. Zobaczymy, jakie zakończenie historii, bo sporo trucizn po drodze. Wieża Eiffla zakrwawiona. I kończy się historia wieżą Eiffla, która spływa we krwi. Tak. To jest drugi fant. I jeszcze mam chyba jeden. Czy już nie mam? Zaraz rozglądam się, co ja tutaj nazbierałam. Nie, więcej nie nazbierałam, bo nie chciałam wydawać pieniędzy, ale powiem wam, co zauważyłam. I o moich tych przemyśleniach też tu wam powiem. A mianowicie, ale tu muszę wziąć kartkę, żeby wam wypisać tropy roku 2022. Tylko sobie jeszcze kawki łyknę, bo pragnienie mam. Czyli mamy tak, rok 2022. Wciąż aktualna królicza Nora Alicja z krainy czarów. Wieża Tower, tak? Będziemy sprawdzać, czym może być ta wieża, potencjał wieży na 2022. Druga rzecz: mamy ten trop marsowy. Kolejny raz powtórzona wieża. Oczywiście, hmm. creepy hotel. Czym jest ten hotel? Musimy to sprawdzić. Creepy hotel. Creepy hotel. Czym jest wieża? Oto jest pytanie. Czym jest hotel? W snach jest to świat ducha. Świat duchowy. Zobaczymy, czym tu czym, czy, czy, jak się wyraża symbolika. Yy, tego hotelu w roku 2022, bo to może być coś innego. Kolejna rzecz. Mnóstwo było takich symboli. Cała kolekcja, związana uwaga, uwaga z NASA. Serio mówię: Odwiedźcie, odwiedzajcie Empik i się przyjrzyjcie, co tam jest. NASA, kubeczki, torebeczki, podkładeczki, znowu to samo, nie? NASA, czyli jakieś takie, tak czuję, podróże, podboje kosmosu, nie? Coś takiego, eksploracja kosmosu, kosmiczna. I trop czwarty. Moi drodzy, kolejna kolekcja i nie żartuję, bardzo współbieżna z tym, choć pozornie nie, ale wszystko jest symbolem, to co nas otacza. Jak jesteście w strumieniu świadomości, wyraźnie to wyczuwacie. Mała Mi, kolekcja z muminków. Serio mówię, muminki. Brzmi zabawnie i dziecinnie. Tymczasem, mała Mi jest sygnifikacją, moi drodzy. Buntu. Ona zawsze mówi, tylko mi nie mów, co mam robić, człowieku, nie? Bunt. Tylko mi nie mów, co mam robić. I takie są tropy tego roku. Na razie, bo ich może być więcej. Ja jeszcze się będę y, rozglądać i sprawę badać, bo taką naturę y, poszukiwacza i badacza mam. Po prostu taka się już urodziłam, więc tak no mam skorpioniczną naturę. Panną jestem. Niektórzy się pytają, jak, jakie pani ma tam implikacje zodiakalne. No to teraz wam mówię coming out. Uwaga, uwaga. Mistyczka jest z słoneczną panną. Z ascendentem w Skorpionie, Wenus w Skorpionie i Jowisz w Skorpionie. I coś tam jeszcze chyba w Skorpionie, ale nie pamiętam, musiałabym zajrzeć do kosmogramu, a to już nie będzie dla Was takie interesujące. Czyli taką jestem skorpioniczną panną. No to głęboko, głęboko, głęboko muszę zejść, żeby wszystko przeanalizować, nie? Dokopać się do praprzyczyny. Tak po prostu mam. No to nam tak wychodzi. Tower, creepy hotel, eksploracja kosmosu, NASA mała mi bunt. Bunt. Nie mów mi, co mam robić, bo się zbuntuję. Takie energie, mówię, sprawa jest rozwojowa, bo to będzie spływać, będą przychodzić jeszcze różne informacje z wszechświata, z tego, co nas otacza. Zapytamy się kochani o tę wieżę i czym jest ten, ten creepy hotel nie? w 2022 roku. Bo tak widać, że coś tu pewnie runie. Na razie te fanty pozbieram. Przyznacie, że, że, że ciekaw, ciekawie się robi, nie? Bardzo ciekawie. Odsyłam jeszcze do yy, obejrzenia yy, kto nie widział, oczywiście, do pulsu. Rzeczywistości na listopad 2021. Nie tylko dla Polski, też tak skrótowo dla świata. Tam właśnie o tej Alicji opowiadam. Możecie sobie też na kanał Atora zajrzeć i Jackowskiego, jasno jak oni zinterpretowali okładkę The Economist. Różne takie ciekawe rzeczy, które jak widzicie, wszystko się łączy. Jedno ogniwo, drugie, trzecie. To jest niezwykle fascynujące te naczynia połączone w świecie, Nie, no to zobaczmy. Patrzcie, tak ten domek z kart, ta wieża The Tower to tak się tutaj ow czegoś tam. Pewnie nie of London. Nie czuję, żeby to było to. Coś, ale zobaczcie, dwie wieże wystąpiły. Tu jest wieża z kart. Ja teraz powiedziałam Tower of London, a w kalendarzu była wieża Eiffla. Zobaczcie, jeszcze raz kalendarz na 2022. Znowu policja, mamy tu maga, mamy sąd ostateczny i pustelnika. I kończy się historia takim obrazeczkiem. Jakieś tutaj mamy wieże, wieżowce, ifla, Wieża, Eiffla we krwi, nie? Tak się kończy. I tu jeszcze jakaś taka trucizna. Która się wylewa. Dobrze. O, to jeszcze dopiszemy, czym jest trucizna, żebym nie zapomniała. Sobie pracę badawczą zrobimy. Wieża, Creepy Hotel, te tropy NASA, Mała Mi, czyli tak naprawdę bunt. I ten trop piąty. Wszędzie się poprzez ten kalendarz na 2022 pojawia ta trutka. Co to jest? Do A to po co ja mam to odkładać? To ja tak zostawię, żebym, żebym widziała i żebyście wy widzieli. Sprawdzamy wieżę. Rok 2022. Czym będzie ta wieża? Już biorę karty. Biorę karty. Raz tylko jeszcze przetasujemy. Motyw wieży. O, sąd ostateczny mi mignął. On się bardzo często pojawia, a ja Wam ciągle mówię o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych. Niektórzy nie wierzą. No nie musicie, no Boże kochany. Przecież nie musicie Wy wszystko wierzyć. Poza tym, też polecam Wam oglądającym, większość z Was ma to, wiem, kupić sobie karty Tarota i stawiać te karty, sprawdzać różne rzeczy, naprawdę. Badać energię też na własną rękę. Tower, wieża, motyw wieży, który się tutaj pojawia, przenika ten rok, rok 2022. To są moje tropy, Wy możecie mieć inne. Jeżeli jesteście w strumieniu świadomości, też ruszajcie po te fanty. Może będziecie mieć coś innego, bardziej przyjaznego. Nie wykluczam tego przecież. Tower, wieża. Co to będzie? Rok 2022. Czym jest ta wieża? No to tym jest ta wieża. Co to jest? A z kielichów Proszę bardzo. I co wy na to. Hm. Co to może być? A z kielichów? To jest to, ten cały ocean. Jak, na, jak najbardziej bardzo taki skorpioniczny, wodny, prawda? Ocean podświadomości. Tu się wali. A to jest ta wieża. To, się, to jest to, co się wali. Tyle dobra jest w tej karcie. Tu jest miłość, tu jest bezwarunkowość, tu jest zaufanie w moc Boga, w siły wyższe, ale to jest ta wieża, to jest coś, co się wali. Rozumiecie? To całe piękno, ta obfitość, ta kreatywność, to się wali, bo to jest ta wieża. Zawsze jak coś się wali, to się tworzy nowa rzeczywistość, w wieży. Przychodzą okoliczności zewnętrzne, coś tam rypnie za przeproszeniem, ale później odradza się na tych ruinach coś nowego. I tu no as yy, zapowiada, każdy as w tarocie zapowiada yy, coś nowego. Tyle, że ja nie zapytałam, co będzie nowego w miejscu wieży, tylko zapytałam, czym jest wieża. Czyli. Czyli tak naprawdę, czym jest ta energia, która, która się zawala, jak ten domek z kart. No tym całym dobrym, tą miłością yy, bezwarunkową. Co tu może być? Tak się jeszcze zastanawiam, bo to mała, uchwytna jest energia, dlatego no, będziemy na pewno yy, doprecyzowywać. Yy, najbardziej czuję, że tutaj ta, 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 wiara, ta wiara, zaufanie i, i wiecie co? taka energia bardzo mocno duchowa, która zawsze daje te trzy takie składowe części, wiarę, nadzieję i miłość, prawda? Że te jakieś zmiany, one tu mogą bardzo mocno podważyć te podstawowe wartości, bez których tak naprawdę człowiek nie jest w stanie żyć i przetrwać. To nie to, że, że tego zupełnie nie będzie. Nie, 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 wy, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Po prostu ja to bardziej czuję jako taką energię zahamowania yy, rozwoju w ogóle, bo jeżeli to jest wieżą, a to jest energia niezwykle kreatywna, bo tu mamy też kreację artystyczną, taką właśnie nadzieję w to, że z czegoś malutkiego, yy, z jakiejś takiej początkowej energii kreacji powstaną wielkie dzieła. Więc yy, ta niezwykła twórczość, konstruktywność. Tu właśnie też jest często konstrukcja to um, jest niszczona. Czy będzie niszczona? To będzie tą wieżą, tak, która upada. Czyli to wygląda tak, że co nas tak naprawdę czeka? Tu jest też taki poziom duchowy pokazany, bo ja tu zawsze widzę takie niezwykłe zaufanie, y, wprowadzenie boskie. Nie wszyscy będą mieli takie poczucie, że są prowadzeni. Mogą być rozczarowani i mieć pretensje do samego Boga. Więc już teraz was proszę, żebyście y, nie, nie, nie wchodzili w, w, w ten rodzaj energii, żeby się nie dać temu defetyzmowi, bo on niewątpliwie będzie udziałem y, naszym. Natomiast, mm, właśnie, wiecie, tu jest taka płodność pokazana, chęć pomagania drugiemu człowiekowi. I teraz zobaczcie, to upada. Płodność! Teraz mi przyszło do głowy, że tą walącą się wieżą może być też ludzka płodność. Ostatnio przyjaciółka strasznie się śmiała, i ja się przyłączyłam do tego. W gruncie rzeczy jej szyderczego śmiechu, bo już naprawdę ręce opadły nam i inne kończyny. I powiedziała mi, że gdzieś słyszała, gdzieś to słyszała w telewizji, chyba, tak, głównego nurtu, bo akurat było jej dane pod pewnym takim przymusem obejrzeć. Naprawdę, nie chcę was wtajemniczać w szczegóły. Po prostu widziała, obejrzała. I słuchajcie, co tam było powiedziane? Jakiś tam ekspert. W cudzysłowie bardzo był niezadowolony, wręcz tak powiedział, że. Ha, przyrost naturalny spada, coraz mniej urodzin, a mieliśmy nadzieję, że będzie więcej dzięki lockdownom. Uwaga, dzięki lockdownom po zamykaniu ludzi w domu, w domach, nie? Wyobrażacie sobie? Tu mamy obniżenie płodności albo w ogóle kłopoty z płodnością, bo to jest płodność to jest też płodność stricte biologiczna. Ja pytałam, czym będzie ta wieża w 2022, nie? No to może być na przykład mniej urodzeń. Może być. Generalnie, ja myślę, że to będą zmiany niechciane, bo zwykle, jeżeli yy, pytamy o to, co upada, to w gruncie rzeczy jest tu taka energia utraty nadziei. To, co nam grozi, uwaga, ucieczka przed realnością. Zawsze w co? W alkohol, w używki, w świat marzeń, fantazji, bo tu mamy brak poczucia bezpieczeństwa, tak to czuję. Będzie tu utrata poczucia bezpieczeństwa, bo wszystko, co najpiękniejsze w tej karcie, wiąże się też z bezpieczeństwem właśnie z płodnością, z kreacją to upada. Brak poczucia bezpieczeństwa. Zapytam dlaczego? Z czego będzie wynikało to, ten brak poczucia bezpieczeństwa? Ok? <laughs> brak poczucia bezpieczeństwa. Jeszcze drążymy tę wieżą. Brak poczucia bezpieczeństwa. Z czym będzie związany? Rok 2022. Na razie robimy taki wstęp, bo oczywiście czytanie na rok 2022. Pojawi się albo pod koniec grudnia, albo w styczniu. Zwykle pod koniec grudnia robię takie czytania, zbiorówki takie, nie? Dla wszystkich znaków, na 12 domów, dla Polski też robiłam. Wróćcie, czytanie dla Polski na rok 2021. Był robiony i się sprawdza w dodatku. Także zerknijcie. Z czym będzie związany ten brak poczucia, poczucia bezpieczeństwa? skoro to jest wieżą. Z czym? Trumna. Jak widać, super no, w Skorpionie, cały czas aktualny. Ta energia mocno tutaj się komponowuje w to, co jeszcze ma nastąpić, bo to jest skorpion cały czas. To jest skorpion. To jest ta skorpioniczna śmierć. Zabijanie tej płodności na przykład, no różne takie rzeczy. Tu może być naprawdę generalnie tutaj ta kreatywność ludzka spada, bo tyle jest tego rozczarowania. Czym to będzie? Będzie, moi drodzy, energią yy... Na pewno oszustwa, na pewno jakiegoś niebezpieczeństwa bądź przeszkody, dużych strat finansowych, dużych strat finansowych. Trumna oznacza takie transformacje w życiu, umysłu, finansów, pracy, miłości, zdrowia ciała, ducha, które mówią o pogorszeniu. Więc tu mamy niedotrzymywanie umów, będą zamykane biznesy. Co jeszcze mamy tutaj takie smutne odejścia rozejścia, które pokazują różne rzeczy: przykucie do łóżka, straty zrywanie stosunków, generalnie wydłużający się okres stagnacji. Bo to, że się leży w trumnie, to to oznacza stagnację. Skoro wierzą, jest brak kreacji, to tu mamy stagnację. Tu jest jakaś nieodwracalność procesu, sporo lęku i nieodwracalność procesu, jakiegoś bolesnego procesu. Doprecyzuję, czym będzie ten nieodwracalny proces? Bo tu jest pokazana nieodwracalność jakiegoś procesu. Co tutaj będzie nieodwracalne? w roku 2022, co będzie nieodwracalne. Klucz. Mamy tutaj naprawdę często jest tutaj w tym kontekście jaj jajeczkowanie pokazane. Y y takie rzeczy dziwne. Może, może nie dziwne, nie wiem. Natomiast jak ja to czuję? Wiecie co, skoro to jest. Tu mamy ugruntowanie u źródła, które się wali. Tu też mamy ugruntowanie u źródła i poczucie bezpieczeństwa w obliczu śmierci. To to tak wygląda, jakby nieodwracalne było. Bezpieczeństwo po prostu, poczucie bezpieczeństwa. Bo ten klucz zamyka i otwiera drzwi do domu, w którym czujemy się bezpiecznie. Czyli to wygląda na to, że tak nie będzie. Że tu jest kreacja jakiegoś świata. Jest tu kreacja, yy, powiem Wam naprawdę, nie żartuję. Nowego hasła. Nowego kodu. To jest DNA, też często nowy kod, bo tu jest kod, hasło lub numer PIN-u. Numer PIN. Numery identyfikacyjne. Jakaś identyfikacja. Jesteś jakimś procesem nieodwracalnym. Co tutaj jest jeszcze nieodwracalne? To są kluc sprawy kluczowe jest powiedziane, bo klucz to są sprawy fundamentalne, sprawy kluczowe. Kluczowe, najważniejsze sprawy są nieodwracalne. Tu mamy poczucie komfortu. Wiem, to jajeczko to jest łono. Jajeczko to jest coś, w czym czujemy się bezpiecznie. Jesteśmy w tej skorupce. Ta skorupka jest rozłupana, wyłamana. Yy, tu mamy. Yy, nieodwracalnie zmienia się poczucie bezpieczeństwa. Zmienia się nieodwracalnie nasza pozycja finansowa. Zmienia się poczucie komfortu. Nieodwracalnie. Mamy tu uśmiercanie tego, tak? Poczucia naszego komfortu. To jest nieodwracalne. Czyli gdzieś legnie w gruzach co? Poczucie komfortu i poczucie bezpieczeństwa. No i tyle. I tyle. Zobaczmy ku czemu to zmierza. Jakie tutaj drzwi się otwierają, bo ten kluczyk otwiera drzwi. Więc wezmę tutaj karty, które używałam dzisiaj do prywatnych czytań. Więc zobaczmy. W karcie klucza. Otwierają się drzwi do jakiejś. No, widać nowej przestrzeni, bo skoro tu mamy śmierć, wierzą, jest tutaj upadek tego co mamy w początkach. Tu też mamy przejście z jednego świata do drugiego. Rozbijamy skorupkę, wychodzimy do innej przestrzeni. Kosztem jest tutaj utrata komfortu i bezpieczeństwa. Czym będzie ta nowa przestrzeń w tym kluczu w roku 2022, będzie tym. Czyli odwróconym głupcem. U, o, oj, Dobrze mówię? Nie, nie pomyliłam? Yy, nie, o, pomyliłam. Odwróconym magikiem. No to te moje o to będzie jeszcze gorsze, bo. Yy, o ile odwrócony głupiec był tylko głupkiem, to odwrócony mag jest oszustem, takim po prostu pinokiem, któremu nos ciągle rośnie. Magik w odwrocie. Zapalę światło, bo już nic nie widzę. A ślepa jak kret jestem. Moment. Dobrze. Mogłam od razu, nie? Bo tak teraz lepiej widać. Kawki tylko wypiję. Dobrze. Odwrócony mak. A nie pamiętam, jak on w tej talii wyglądał, więc tak. A on sobie jak to mak? Zgromadził te wszystkie narzędzia, bo on w pozycji prostej wszystko ma, niczego mu nie brakuje. No to tak. Zawieszony w powietrzu, tutaj na jakimś denarku sobie fruwa. Tu ma różdżkę, tu ma kielich, tu oczywiście miecz umysłu, bo on mądry jest. No w odwrocie to on ani mądry, ani, ani kompetentny, nie? Nowa przestrzeń. Do czego tu się otwiera nowa przestrzeń? A z kielichów, śmierć, komfort i bezpieczeństwo jest nieodwracalnie uśmiercane. Aha, no i te denary nam się odwracają, i wszystkie narzędzia zostają wytrącone z, ręk, z, ręk, z, z rąk maga, po prostu. Wszystkie niezbędne narzędzia do kreacji, zaufania i miłości zostają wytrącone magowi z rąk. On jest oszustem i on nie potrafi też wykorzystywać energii. Czyli po prostu jest takim. No tak, on nie potrafi, dlatego że on tylko gada po próżnicy, tak zwanej. To jest takie przelewanie z pustego w próżne. To ta nowa przestrzeń to jest czymś kurczę, wiecie co? Heh. Jakimś takim. Zakłamanym światem. Tu się ludziom dużo obiecuje, bo tu z okienka, z monitora się dużo mówi. Generalnie, bo, bo on w ogóle dużo mówi, ale yy, same kłamstwa. Odwrócony mag z tego słynie, że ma yy, jakieś yy, trudności na tle komunikacji, bo on nie umie szczerze i otwarcie rozmawiać. Yy, czyli nawet jak rozmawia, yy, no to kłamie. I to są kłamstwa, oszustwa i takie powierzchowne traktowanie drugiego człowieka. Dużo gadania i, 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 i nic prawdy w tym, nie? No ale ja nie sądzę, żeby to było tylko to, przecież w tej nowej przestrzeni tu może być jeszcze tak czuję, takie wiecie co? Wykorzystywanie ludzi, bo ten mag w odwrocie on ludzi wykorzystuje. Wykorzystywanie ludzi takie oczywiście do celów destrukcyjnych bo tu zawsze ta siła jest źle wykorzystana wszystkie narzędzia jakie magma on źle wykorzystuje on trwoni energię czas pieniądze wszystko trw trwoni wszystko skutki działań tego odwróconego maga są niezwykle destrukcyjne to jest persona taka gadatliwa nieuczciwa niekompetentna czyli tu nie ma eksperckości jest kompletny bałagan, bo to jest energia bałaganu. I powiedziałabym, że wiecie co? No, no nie wygląda to dobrze. <laughs> Jeszcze się napiję? Pewnie zaskoczony nikt nie jest, ale. Jakiś taki się guru tutaj pokaże na scenie politycznej. Pseudo, pseudo, pseudo guru, pseudo. Bo to jest kuglarz, to jest sztukmistrz, wiecie. Oj, będzie dużo dezinformacji kolejny rok. <laughs> się szykuje yy, pełen kłamstw i dezinformacji. Kolejny rok, niestety. Yy. <laughs> ja w sumie wiecie co. Nie bez powodu nazwałam go odwróconym głupcem, bo mag w odwrocie, właściwie, bardzo, bardzo współbrzmi z tą moją pomyłką, więc tu mamy też takie kłótnie w społeczeństwie, takie bójki, takie, wiecie, i tu jest konieczność podporządkowania się władzy, bo ten mag w odwrocie. Chociaż on jest odwroczy i kłamie, on wciąż ma duży autorytet, on ma y, moc wpływania na innych, więc y, tutaj y, ci inni po prostu y, muszą się podporządkować. W pozycji prostej, jakby był to nie, mieliby wybór. Tu jest konieczność podporządkowania się tym pseudoautorytetom kłamczuchom po prostu konieczność podporządkowania się kłamczuchom. Często niewykształconym, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie. <laughs> Przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze doprecyzuję tą energię odwróconego MAGA: co tu w trawie piszczy, co to się, <laughs> co w tym, w tym, bo to może być władza, yy, jakiś pseudoautorytet, instytucja, konkretny człowiek, prawda? Jakaś siła polityczna. Tu może być dużo różnych rzeczy. Yy, zobaczymy, co to tak naprawdę jest, ten odwrócony mag. W tej nowej przestrzeni, bo ja zapytałam, nowa przestrzeń do czego? Bo jest brak komfortu i bezpieczeństwa, więc nowa przestrzeń do czego? Do tego, przymus podporządkowania się pseudoautorytetom. Kim bądź czym będzie ten odwrócony mag? Oj, nie mogę mówić, a ten z kolei może dużo mówić, tylko jest głupkiem. Bądź despotą. <laughs> Czym będzie ten odwrócony mag? ojej, dobra. Wieża. <laughs> Kolejny raz. Władza, yy, wieża, ona się nieco różni, Lenormandowa od Tarotowej. No, Tower, cały czas jesteśmy w obrębie Tower, mamy Tower. Ale to jest trochę inna wieża. Ta wieża w Lenormandzie mówi o władzy, o instytucjach, o rządzie. Coś jest wysoko, wysoko postawiony ktoś, tak? <laughs> tu decyzje idą z wyższego urzędu, z wyższego poziomu, tu mamy prawo, mamy, mamy takie energie związane z, z instytucjami rządowymi przede wszystkim. Naprawdę. Więc <laughs> przepraszam. Początek i koniec, dziewiętnastka, jeden i dziewięć, nie? Początek czegoś i koniec czegoś. Równolegle w tym przejściu otwierają się jedne drzwi, zamykają się drugie. Zmiany powiedziałabym, no, w tej karcie klucza to muszę Wam powiedzieć karmiczne. Po prostu karma się domaga. Głodna widocznie jest. O czym już wiele razy mówiłam, że. Przypadków nie ma. I mamy tutaj taką energię yy, przepisów i struktur, które nam utrudnią życie. Po prostu przy odwróconym magu to jest taki urząd, taka władza, która utrudnia życie. Razem z wieżą ta energia mówi, że coś zostanie zalegalizowane i będzie niezwykle utrudniało nam życie. Tu mamy trudności, przepisy, poczucie izolacji ograniczenia przebywania w pułapce i są to osoby z tak zwanych z tak zwanej góry góry i z góry innych traktuje odwrócony mak i z góry innych traktuje. Czyli, wy szaraczki, musicie robić to, co my chcemy. Osoba tego maga. Mamy tu ważną funkcję, instytucje rządowe, ktoś, kto jest na samym szczycie. Często tu są duże korporacje, czyli może być tak, że jakieś wielkie korporacje tu będą właśnie. Takie utrudnienia dla nas też wprowadzały rządy i korporacje. Tu są rządy i korporacje. Czy jeszcze są jakieś wątpliwości? No myślę, że nie ma, nie? Jakby ktoś jeszcze spał, to tak słyszę, to i tak spać dalej będzie, bo już było dużo czasu, żeby się przybudzić. Ale nie to jest problemem. Nie liczba przebudzonych, nie, nie to jest problemem. Creepy hotel. Mamy kolejny punkt. No to sobie to sprawdźmy. Dość taki przerażający ten hotel yy, mówię w snach to jest świat Ducha. Ale... ten hotel wzbudza jakieś przerażenie. Zobaczmy, czym to będzie w roku 2022. <laughs> Dobrze. Przetasujemy raz. Wystarczy, bo już były wcześniej tasowane. Creepy Hotel. To jest też ten hotel z moich snów, nie tylko z kalendarza. Ja wyraźnie widziałam. Hotel został nazwany hotelem. Po czym, właśnie analizując ten kalendarz, patrzę. Tytuł opowiadania. Hotel, też hotel. Co o co chodzi? To jest na pewno symbol. Czego? Czym będzie ten przerażający hotel w 2022? Odwróconym paziem mieczy. <laughs> ha, to jest coś takiego niedojrzałego, co tak macha tym mieczem, tak... Wojuje głównie słowem, bo tu mamy dużo takiego, taki też jest buntownik, który nie odnosi żadnych yy, jakichś takich sukcesów poprzez bunt, bunt wyraża, ale niewłaściwie, bo tu się trwoni energię, trwoni się tę energię, co to może być? No, ja już tu widzę z, z kilka scenariuszy co najmniej. Ale to wiecie co? To jest takie iluzyjne strasznie, i też to jest taka energia rozpadu w gruncie rzeczy: coś, co hamuje, coś, co jest takie właśnie niedojrzałe, młode, zapalczywe, złośliwe. Opóźnienia są tu często. Jakiś proces ulega przedłużaniu, opóźnieniu, spowolnieniu. Bo to też jest energia w gruncie rzeczy, mimo buntu, stagnacyjna. Ona niewiele wnosi dobrego, jeśli w ogóle. Więc to po prostu jest zapowiedź myślę, <laughs> niespodzianek. O! Chyba będzie dobre słowo. Najwłaściwszy to jest jedna wielka niespodzianka. Tak, dokładnie. Ten pazik to jest takie jajeczko niespodzianka. Zobacz kotku co masz w środku. Hm. Jedna wielka niespodzianka. Dość przerażająca myślę. Czyli ten hotel to jest tak naprawdę niespodzianką. Bo? Powiem Wam dlaczego, bo ci, którzy pociągają za sznurki, tak zwani wielcy tego świata, którzy nam się pokazali w energii wieży, wielcy tego świata, ci, którzy pociągają za sznurki, coś im nie wyjdzie. I dlatego ten hotel będzie taki przerażający. Wiecie, co tu jest takie dziwne? Że są jakieś opóźnienia w wykonaniu tego planu. Problemy z wykonaniem tego planu. Może być creepy, dlatego że buntowników trochę tu będzie, tyle tylko, że oni nie mają siły mm, sprawczej, siły przebicia. Ten kompletnie nie ma siły przebicia to nic nie da, ale i tak powoduje opóźnienia. A ludzie to generalnie w większości mają, będą mieć problemy z kojarzeniem i faktów. Tak będą wprowadzani w błąd, że nie będą potrafili kojarzyć faktów, połączyć ich ze sobą. W każdym razie mamy taką sytuację, tak naprawdę takiego agenta reklamowego, że tu się coś reklamuje. Natomiast, uwaga, uwaga. To się nie przekłada na y, osiągnięcie zamierzonego celu. I dlatego będzie tak creepy, czyli tak dziwnie, tak? Tak bardzo, bardzo dziwnie. <laughs> tu interwencja jakaś, czyli młodych ludzi na przykład, czy ludzi odważnych, którzy chcieliby y, zmierzyć się y, z tym bałaganem, no niestety nie wychodzi. Stają się ofiarą okoliczności. To jest jedna odsłona. A druga odsłona jest taka, że naprawdę. Ale pomazam. Że naprawdę y, mamy tu opóźnienia y, w wykonaniu tego planu. Tutaj. Tego planu. Mhm. Doprecyzujemy jeszcze, oczywiście. Z kart klucza. Ten hotel, creepy hotel, czyli taka przestrzeń buntu, tu mi się pokazuje, przestrzeń buntu, powiedziałabym, mało duchowa. W moim śnie trudno powiedzieć, czym ona tak naprawdę była. Rzekomo, w tych przekazach sennych, to jest przestrzeń. Ducha. Natomiast y, mówię wam, co było w tym, w tym moim hotelu ze snu. Niemcy uciekali, ewakuowali się z walizkami, wsiedli do autokar i odjechali, a w hotelu zostali Polacy jakieś mniejszości narodowe w Polsce przy szwedzkim bufecie. Rozumiecie? O, rymuje się, czyli prawda. No i zrobiło się bardzo creepy. Zobaczmy. Jeszcze doprecyzowując tego odwróconego pazika. Aha, widzicie staruszka, który czeka na przyjęcie do lekarza w odwrocie. Problem będzie, problem będzie, będzie bardzo creepy. Ten hotel to też może być. Już wiem, Tom. Służbą zdrowia, nie? W odwrocie. Co to jest za karta w ogóle w tej talii? Piątka pentakli, czyli yy, bieda, nędza, bezrobocie, choroby, utrata domu. Oj bardzo creepy. Nie, nie przyjęty zostanie do lekarza, nikt go nie chce przyjąć. On tu czeka na tej i to się odwraca. Nie przyjmiecie, tak? Ojej, no to jak ja to widzę? Piątka denarów w odwrocie to jest karta biedy i to wcale nie znaczy, że jak się odwraca, to jest lepsza. Nie, akurat to jest jeszcze gorzej. Naprawdę, poczytajcie sobie, bo często te wasze pretensje wynikają z niewiedzy podstaw tarota. Naprawdę. Piątka denarów w odwrocie u Rajdera, u Rajdera, podkreślam, u Rajdera oznacza biedę, bezrobocie, utratę domu, eksmisję, utratę własności, choroby, takie rzeczy. No to to nie jest creepy, to jest bardzo creepy. Ten hotel tu mi się akurat pokazał najbardziej chyba jako służba zdrowia, bo nie bez powodu jest ten krzyżyk, nie? I ten człowiek czekający przed drzwiami do lekarza, to będzie bardzo takie dziwne, a ten ma ten kłójkę, to jest narzędzie nakłuwania, też to weźmy pod uwagę, czyli może być wciąż ten obszar szczepienia tu pokazany, różne rzeczy, ale wiecie co, no nie tylko, tu pokazana została służba zdrowia, ale ja czuję, że tu będzie chodziło o coś więcej. Mamy tutaj za niesubordynację kary pieniężne pokazane. Tutaj i tutaj mamy wymiar prawny. Wiecie jakiej? Kary. Kary pieniężne za jakieś nieposłuszeństwo, no stratę pracy, bezrobocie, długi, problem ludzi z płynnością gotówkową, nadmierne zobowiązania finansowe takie rzeczy tutaj są. Generalnie problemy natury finansowej też bardzo mocno pokazane. No tak, dobrze. To znaczy nie za dobrze. Yy, rozszyfrowujemy teraz NASA, kosmos, bo to jest taki element, który bardzo mocno mnie tak aż uderzył. Jak po prostu zobaczyłam, to rzeczywiście poczułam się jak taka kosmitka, która znalazła się nagle... Tak jak ta Alicja z dnia na dzień wpadła do tej króliczej nory i znalazła się w, jakiś, w jakimś dziwnym świecie i te karty ją tak ścigały. No to one mi właśnie tak też ścigają, ale coś tu chcą powiedzieć. NASA, czy to rzeczywiście jakiś wymiar kosmiczny? O co chodzi? O jakieś takie eksploracje, podboje? Co tu będzie miało miejsce? Nie wykluczone, że będzie uruchomiona jakaś, Dodatkowa y, energia tych podbojów kosmicznych. Już w tym roku to, miało, to było też dosyć intensywne. No zobaczymy. NASA Kosmos 2022. O co tu chodzi? Bo to jest symbol. To też jest symbol czegoś. Symbol czego? Symbol tego. Dziewięciu... Pentakli. Tutaj mamy taką rodzinkę pokazaną. Gdzieś otwierają drzwi do domu. Kobieta te drzwi otwiera. A tutaj mamy dwóch panów. Widzę. Myślałam, że tutaj jest mężczyzna z dzieckiem, ale nie. Nie. Kobieta otwiera drzwi w geście takim zapraszającym. I zaprasza tych dwóch panów do środka. Ciekawie pokazana dziewiątka pentakli, bo ona zwykle mówi o singlu, mówi o takiej energii pojedynczej, która jest zadowolona, bezpieczna i czuje się komfortowo. Yy, oczywiście, tutaj to jest wymiar czegoś innego, bo jak to połączyć z, ty, z, tym, z tym z nasa i z kosmosem, nie? Trzy osoby są tutaj pokazane na karcie, a nie jedna. Czyli yy, najwyraźniej tu mogą być jakieś takie, yy, a trójki są energiami współpracy, tworzeniem jakiejś kooperacji w tym zakresie, o, jakichś umów, może. <gryw> Miałam na końcu języka międzygalaktycznych. No kto wierzy, to, 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 to może uwierzy w to. Natomiast tu różnie może być. Wiecie co? Jak wyczuwam tę energię, jako taką poszukiwanie naprawdę poszukiwanie w tej, w tej przestrzeni kosmicznej ale serio mówię, bo po prostu ja to mocno czuję: poszukiwanie albo sojuszników, albo sojuszy. Wiem, jak to zabrzmi, ale naprawdę tak to mocno czuję. Ewentualnie dla niedowiarków, to tutaj jeszcze może być taka energia. Tak dziwnie, 9 denarów przeprata się z trójką denarów, bo, bo tu są te trzy osoby i one mnie teraz tak tutaj męczą i dręczą, bo mówię, dziewiątki są zgoła inne. Tam jest jeden człowiek, koniec, kropka, a tu mamy dwie dodatkowe. Widać po prostu ekspansję. Zawsze tu jest dziewiątka, mówi: eksplorujemy. Faktycznie jest to ekspansja. I to naprawdę może chodzić o te podboje kosmiczne, yy, jakaś, nie wiem, odkrycie czegoś tam w tym kosmosie nowego. Yy, tu mamy yy, ekspansję pod każdym względem. Mamy tutaj yy, też długoterminowe kontrakty dotyczące tego wymiaru yy, galaktycznego. I tu, wiecie, co tu jeszcze może chodzić, a tak, nie wiem, właśnie, w takim wymiarze jednostkowym, bo skoro to jest jednostka, to, to jeszcze to będzie miało wpływ na ludzi, jakiś tam, pewnie. Więc. Y... Pytanie tylko, czy to jest pozytyw czy negatyw? Jakieś zaproszenie tu jest? To raczej wygląda dość pozytywnie. W tym zaproszeniu, pełną takiego zaangażowania, kontakty, komunikacja przecież to jest energia też właśnie, teraz mi olśniło kontaktów i komunikacji. I tu sceny rozgrywają się yy, przeważnie w takim świecie, yy, który ja bym określiła Trochę takim, z jednej strony takim y, ukrywanym, stąd jest to właśnie zaproszenie, żeby eksplorować tę przestrzeń za tymi drzwiami, bo tak naprawdę nie wiadomo, co tam za tymi drzwiami jest. Niebezpieczeństwem tej sytuacji jest, że to wygląda fajnie, zachęcająco i zapraszająco, ale często jest już też totalitaryzm, bo to jest y, energetyka totalitaryzmu, o czym może niektórzy nie wiedzą, że tu posłuch wymusza się siłą. Jak, jak to się przenika z tym, to trudno powiedzieć, ale są tu zainteresowania militarne też. No to jeżeli mamy NASA, mamy kosmos, mamy zainteresowania militarne połączone z jakimś wysokim profesjonalizmem, to tu może chodzić o robienie jakiegoś y, kosmicznego biznesu, po prostu. Może też militarnego. O, takie odniesienie symboliczne, że się robi biznes na broni. O, handel bronią na przykład. Tak to mi wygląda. Dobra. Mała mi i muminki, czyli ty mi nie mów, co mam robić, bo wiem najlepiej. To jest mniej więcej to, taka. Bo ona to zwykle wyglądała tak. jakiś tam ślepka i zawsze brewki, tak w dół, nie? I usta, tak. Zdegustowana, ciągle niezadowolona mała mi. Nic jej się nie podoba. Bunt. O co chodzi? Persona małej mi to jest też jakaś taka symbolika. Czego? Tego. 8 Pieniążków. w odwrocie. Bunt Przedsiębiorców. Mała mi to jest przedsiębiorca. To jest taki człowieczek, właśnie niezadowolony, z wykrzywionymi usteczkami, na burmuszony. Pytanie, co, co zrobi z tym niezadowoleniem? Nic. Nic nie zrobi. Bunt przedsiębiorców. To jest niezadowolony przedsiębiorca, dlatego że tutaj mamy człowieka, który traci, a nie zyskuje. On tu sobie zaplanował wszystko punkt po punkcie, analitycznie. I tu mu się cały plan wywraca. Wywraca mu się ten plan gospodarczy. To jest zaprzeczenie rachunku ekonomicznego jest y, taka energia skomstwa państwa i zachłanności państwa są te energie takie y, urzędnicze też, które y, są bardzo zachłanne na cudze pieniądze i żerują na nieszczęściu innych dokładnie ludzka praca to jest praca, która y, odbiera godność Odbiera godność i trwoni się wszystko to, co do tej pory zostało wypracowane majątek narodowy. I tak naprawdę dochodzi do takiego starzenia się, też tu często parku maszynowego, ale yy, w ogóle, taki, taj, taka energia. Yy, Poprzestawania na tym takim małym, stąd ta mała. Mała, bo tu wszystko jest takie umniejszone. Wartość pieniądza. Pieniądz nie ma wartości. Mała mi, małe, spada. Ruch w dół. Spada wartość pieniądza. Nie ma stabilizacji finansowej. To po prostu. Tu widać, są trudności finansowe, bardzo duże trudności finansowe są w tej energii. Na finanse też tak już stricte, nie? To i na biznes to, to tylko przedsiębiorcy. Oczywiście, że nie tylko. Tak naprawdę każdy, kto czuje się zdegradowany, tu się może buntować, dlatego, że tu mamy właśnie odebranie takiej godności temu pracownikowi. Że ta jego praca tak naprawdę nie jest nic warta, nie? Także tu jest dosyć grubo, bym powiedziała, bo yy, mamy taki no proces bolesny w gruncie rzeczy. Proces, bo to jest ósemka, czyli zawsze są te znaki nieskończoności. Taki właśnie ten nieskończony przepływ, który yy, pokazuje właśnie, że to jest tym bardziej dotkliwe. I, i jest to yy, czymś takim. Yy, Lichwiarskim, lichwiarz tu się pokazuje, czyli tak, mała mi to może być jeszcze taki sknerus, skrucz, druga odsłona, czyli lichwiarza. To może być też bank, który żeruje na ludzkim nieszczęściu. No to Ci na przykład yy, takie stopy procentowe ustalą, że będziesz leżeć i kwiczeć. Albo dobierał się do Twoich oszczędności, bo tu mamy lichwiarza. Proszę zapamiętać: odwrócona ósemka to jest lichwiarstwo, to jest żerowanie na nieszczęściu, to jest brak zabezpieczenia na starość, to jest niska renta bądź emerytura, trwonienie odziedziczonego czegoś, majątku na przykład, nieuczciwość finansowa. Yy, trudność z otrzymaniem jakiegoś odszkodowania, na przykład takie rzeczy tutaj, nie? Dobra, trutka na szczury w tymże roku, rok 2022, pojawiał się ten element trutki, trucizny. Zobaczymy, czym będzie ta trutka. Rok 2022. Symbol trutki, trucizny. Co to jest? Podwójność życia, oszustwo. Ktoś gra do dwóch y y bramek jednocześnie. Tu mamy takiego właśnie człowieczka Zdrajce, który idzie i tu, i tu. Podwójność życia, relatywizm moralny. Takie po prostu działania na dwa fronty, nie? To jest ta trudka. Czym to być może? A no bardzo wieloma różnymi rzeczami. No na przykład może to być yy, taki... Yy, nieuczciwość to jest to po pierwsze. Tutaj mamy impas. To jest dobre słowo. Impas. Impas. Żeby pójść do przodu jakoś dową ścieżką. Impas, bo tu zwykle. Są jakieś wahania, ale to jest też taka sytuacja impasów, w sytuacji. A na kogo wypadnie to na tego benc? Takie przypadkowe. Trudka. Trucizna w tej buteleczce tam była pokazana. Na kogo wypadnie na tego benc? Jednemu się uda, drugiemu nie. To jest to. Na kogo wypadnie na tego bęc? Dokładnie. Tu mamy. Też taką sytuację, w której ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności. Za to pokazana jest taka sytuacja. Jakiś wyborów, kabina do głosowania. Tu jest często pokazana, gdzie się głosuje. Mamy test wielokrotnego wyboru i trzeba kogoś bądź coś. Wybrać. I to jest coś takiego trującego, nieuczciwego. Aha. Zobaczmy, co to być może. Na kogo wypadnie na tego będz? Czyli dość takie. Powiedziałabym przypadkowe jest to jakiś element przypadkowości. I to chciało być najbardziej powiedziane, że ta trutka, trucizna ma w sobie element impasu, wyboru, przypad, przypadkowości. I jakiś taki element też głosowania się tutaj pokazuje. Zobaczymy, co jest tutaj w tym w tym. Takiej przypadkowości zażycia tego użycia, o co tu chodzi? Wybór, wybór, utrudniony wybór. Czy tu w ogóle będzie można wybierać? Może wybór jakiś, który tak naprawdę nie jest żadnym wyborem. Bo karta wyboru, kochankowie, odwraca się, czyli wybór jest utrudniony. Co więcej, nie ma z kogo bądź z czego wybierać. Impas. Trujący impas. Nie będzie z kogo bądź z czego wybierać. Znowu trzy osoby, dwie drogi. Tu też są dwie drogi, nie można się zdecydować, bo każda z tych dróg jest jednakowo zła. Jedna i druga. Stąd impas. Nie ma z czego bądź z kogo wybierać. Jedno i drugie jest jednakowo trujące. Brak wyboru albo brak zdecydowania. Duże wahania i wątpliwości. Mhm. <laughs> tu po prostu widać, że albo nie zostanie dokonany wybór, albo wybór będzie między. <laughs> Zacytuję: Między dżumą a cholerą. To jest tak, to jest wybór między dżumą a cholerą. Nie ma z kogo, z czego wybierać. Bardzo trująca taka sytuacja nierozwojowa, która nie pozwala tak naprawdę iść tą nową ścieżką, bo tak naprawdę nowe jest stare. O, nowe jest stare. Czyli bez zmian. Co to jeszcze być, być może? No myślę, że myślę, że takie to. Nie ma dobrego wyboru. Wybór praktycznie niemożliwy albo trudny. Nie ma tu korzystnej decyzji. Każda jest zła. I, i ten trudny wybór tak naprawdę nie jest żadnym wyborem. No to ciekawe. Nie, to jeszcze trzeba to bo to takie niejasne jest. Czym jest ten trudny wybór? Czego będzie dotyczyć ten trudny wybór? Czego? Czego? To jest lepsze określenie. Czego? Czego będzie ten trudny wybór dotyczył? Ale mówię, to jest no, impas, no. Między dżumą a cholerą wybór. Czego będzie dotyczył? No... Właśnie tych niby nowości jakichś, tyle że to, to to nowe, to tak naprawdę stare, właśnie o to chodzi, nie? Będzie dotyczył tutaj tego jeźdźca, który tu smoka nam no, zabija. Taki święty jeży trochę. W tych warunkach to mu tutaj raczej trudno będzie. Tego to smoczydło pokonać, to jest. Yy... Czego będzie dotyczył trudny wybór? To znaczy i tak widać, że tu będzie impas, że to tam żaden wybór, nie? Na kogo wypadnie, na tego bez. Tak jak zostało powiedziane na początku. Natomiast no, wybór będzie dotyczył yy, przyszłości, aktualizacji, aktualizacji rzeczywistości po prostu. Jakaś tu chyba nowa osoba się może pojawić na takim terenie politycznym. Nie wykluczam, ale tak naprawdę to coś nowego to jest coś starego. Takie to nowe, nie nowe. Dziwnie to wygląda, bo to wygląda tak, że, że, że wszelka tu jakaś nowość czy nowa osoba yy, i tak tu nie, niewiele nam tutaj nie zmieni, nie? Tu mogą być jeszcze takie y, trudności, y, impas związany y, z budżetem, z inwestycjami i z kapitałem. Wtedy widać, że y, problem z tym będzie problem z budżetem w ogóle brak równowagi budżetowej. Tu nie ma równowagi budżetowej. Ale to akurat ja wiem, to to, to zupełnie nie jest yy, zaskakujące, kompletnie, nie? Kompletnie to nie jest zaskakujące. Yy. I tu do, coś szybko się może dziać. Chociaż to jest yy, pewnym takim impasem, czyli stagnacją, ale to i tak w tym impasie ma jakiś taki Element szybkości, i to jest dość takie zastanawiające, z czym ta szybkość się tutaj wiąże w warunkach impasu. Może to jest jakaś konieczność szybkiej, szybkiego podjęcia decyzji, a nie można tego zrobić. Będzie. Aha, <laughs> impas, szybkość, jakaś tutaj bitwa się szykuje, ale tu nie ma wygranych i przegranych, jak wiadomo. Tu ktoś komuś. Nóż w plecy wbija. No i stąd ten impas, trucizna. Tu ktoś gra do dwóch drużyn, tu widać, dla dwóch drużyn. To jest oszust, krętacz, zdrada. Zdrada. Zdrada stanu, zdrada ludzi, zdrada siebie nawzajem, zdrada po całości. Oszczerstwa, kłamstwa i zdrady. I to dosyć szybko, tak? Się tu coś pojawia, ale i tak powoduje impas. No, więc mamy takie dodatkowe tutaj implikacje. Mm, tu akurat osoba jest pokazana, ale w piątkach to często mamy grupę osób. Tu jest po prostu chaos, zamęt i dużo ludzi, którzy pracują w cudzysłowie na tworzenie tego zamętu. Czyli yy, może być tu po prostu taki zamęt, yy, gdzie naprawdę tutaj yy, do jakiejś niesławy dojdzie. Kompromitacji. Kompromitację widać taką po całości, bo nie można skoordynować działań. Niby jest to nowe podejście do starych spraw, ale kompromitacja będzie polegała na tym, że się okaże, że, że to, nie jest, to nie jest nic nowego, że wszyscy są jednakowo w czymś umoczeni i dojdzie do fałszu jakiegoś manipulacji. To widać. Mhm. Mamy jakieś takie fałszywe szyldy, za którymi się te multiplikujące sobowtóry wciąż ukrywają, ale tu będą kompromitacje. Cały cykl, mam wrażenie, kompromitacji, które będą tutaj wychodziły w tej piątce na jaw. Dobrze, i na koniec podsumowanie: takie sobie zrobimy tych wszystkich symboli, tych takich przenośnych energii, yy, wprowadzających nas do roku 2022. Zobaczymy yy, energię runiczną, która nam podsumuje to wszystko, co się tu dzisiaj pokazało. Poproszę o taki bilans, podsumowanie tej energii na rok 2022. Jest to odwrócona runa Fechu, zdaje się. Tak. Czyli największe problemy z pieniędzmi, z finansami i z bezpieczeństwem materialnym głównie, nie? Poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo materialne w odwrocie. Czyli jakby kręcimy się w kółko wokół właściwie tych tematów, o których wcześniej była mowa, że tu mamy właśnie problemy z płynnością finansową, z, z, z generalnie. Ta cała, cała sfera materii i bezpieczeństwa idzie w dół. O tym mówi fechów pozycji odwróconej. Runa się odwróciła. Tu mamy ten czakrę podstawy, która też się nam odwraca, czyli jest e, takie brak bogactwa, e, pauperyzacja w zaprzeczeniu, czyli ubożenie człowieka. A to ubożenie, zubożenie, tak, zubożenie ludzi. Hmm, tu nie ma filozofii. Tu pokazane jest zubożenie, zubożenie, zubożenie po całości, czyli mamy zmarnowane pieniądze, jakieś nieudane zakupy, w... 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 państwa, państwa, złe inwestycje, dużo dużo strat. No hmm, coraz mniej. Perspektyw na coś dobrego, bo tu się traci pracę często niestety. Wzrost bezrobocia się pokazuje. Nauka taka też z przymusu, jakieś takie przekonanie. I tak z Ciebie nic dobrego nie wyrośnie. Czyli. Wiecie, to tak jakby ktoś powtarzał rok. To jest taka metafora na. W ogóle zmęczenie i brak zainteresowania czymkolwiek, bo ta równowaga energetyczna tutaj idzie w dół. To, 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 to zostaje zakłócone. Tu w ogóle człowieka się traktuje jak własność. Ja myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie, bo to było wcześniej pokazane bardzo wyraźnie. Tu tak samo, że traktujemy tu człowieka jak swoją własność jak swoją własność. A z własnością swoją można wszystko zrobić, co się chce. Więc tylko na przykład państwo tutaj się tą własnością w cudzysłowie, czyli obywatelem nie opiekuje właściwie, tylko mamy tu bezpłodność, taką yy, po prostu utratę, utratę pieniędzy, posiadania przez człowieka, yy, lokaty bankowe tu się traci. Yy, osłabione są lokaty bankowe. Tu mamy lokaty bankowe, y, dobra ruchome i nieruchomości, inwestycje. No wszystko, co z pieniędzmi związane, w dół. Czyli tracimy, tracimy. Bardzo dużo tutaj tracimy. Y, tracą rolnicy, hodowcy, tracą inwestorzy, tracą biznesmeni, y, zyskują bankowcy, szefowie korporacji. No i chyba tyle. Chyba tyle. To zubożenie powoduje, że zmarnowanie Twojego stanu posiadania jest zmarnowaniem Twojej wartości. Ty tutaj cz, 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 by, jesteś człowiekiem y, podrzędnym. Y, czyli powiedzenie klasyka już w tej chwili y, zap za miskę ryżu staje się tu bardzo, bardzo realne. Bo człowiek jest poza rytmem, traci orientację, traci orientację w sprawach materii i bezpieczeństwa. Najogólniej, takie jest to podsumowanie. To tyle, jeszcze szczegółowe będą robione na przyszły rok. Przeglądy dla wszystkich, wszystkich znaków i dla Polski również. Trzymajcie się. No, przyda nam się, przyda nam się optymizm w tej sytuacji.